Dzisiaj procedowany w Sejmie lex TVN, ponieważ dla klubu koalicji było tylko 12 pytań, to ja swojego nie mogłam zadać, ale podzielę się z Wami tym pytaniem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, wszystkie media mówiące złotymi myślami Jarosława Kaczyńskiego i konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, wszystkie media chwalące PiS, pytające, jak możliwe, że jest aż tak dobrze w Polsce. I relokacja wojsk amerykańskich z Polski do Rumunii. Wszystkie media, które krytykują opozycję, które krytykują strajki, które sieją nienawiść, które szczują na mniejszości, które krytykują także tych niepokornych posłów Zjednoczonej Prawicy. I brak wiarygodności dla zagranicznych inwestorów. Żadnych rzetelnych informacji i żadnych sojuszników. Żadnych śledztw dziennikarskich, które pokazują patologię Prawa i Sprawiedliwości. Śmierć Igora Stachowiaka, dwie wieże Kaczyńskiego, przekręty w Funduszu Sprawiedliwości, miliony, miliardy, kolesiostwo, układ zamknięty i tłuste koty. I Polska, opuszczoną przez sojuszników samotną wyspą. Czy to są Wasze marzenia, panie i posłowie z PiS? Czy to są chore marzenia Was wszystkich, czy tylko jednego człowieka, Jarosława Kaczyńskiego? A ceną tych chorych marzeń będzie nasze bezpieczeństwo. Moje pytanie brzmi i zadaję je otwarcie. Jaki tytuł prasowy, która telewizja, które radio, który portal internetowy będą następne? Czy chcecie realizować myśli Jarosława Kaczyńskiego, które są równoznaczne z planami Kremla? Zastanówcie się nad tym.